Chwała naszemu niebiańskiemu Ojcu. Cieszę się, że udało nam się dotrzeć do Was. Przepraszam w imieniu swoim przede wszystkim, że wtedy, kiedy byliście nastawieni, że przyjedziemy, nie dotarliśmy. Tak czasami w życiu naszym tu ziemskim bywa. Ważniejsze jest, żebyśmy dotarli tam, dokąd zmierzamy. Żeby coś nas nie zatrzymało, tak jak w tym przypadku nas zatrzymało w Malinnikach i nie dotarliśmy tutaj. Tak słuchając słów, które brat przed chwilą przekazywał nam, przypomniały mi się taki fragment, który nie tak dawno w pewnej broszurze wyczytałem, a brzmi on następująco. Mów o Chrystusie tylko wtedy, gdy cię ktoś zapyta. Zgadzacie się z tym? Nie. Nie? Ale żyj tak, ten fragment dalej mówi, żeby pytano cię o Chrystusa. Bo czasami mówimy, ale nasze życie jest zaprzeczeniem tego, co mamy w Jezusie Chrystusie. I wtedy chyba lepiej nie mówić. Ja chciałbym się dzielić, a jeszcze taki bagaż troszeczkę przywiozłem, który chcę zostawić tutaj u Was. Przede wszystkim pozdrowienia z naszego sosnowieckiego zboru i od naszego pastora Daniela Masarczyka. Gdy właśnie poprzednio się wybierałem, rozmawiałem z nim telefonicznie i prosił, żeby serdecznie Was pozdrowić. W ostatnią niedzielę sierpnia byliśmy w Siemiatyczach i brat Aleksander Żegunia, gdyśmy się rozchodzili, powiedział, gdziekolwiek będziecie, wieście pozdrowienia. No więc jestem tutaj u Was, oddaję też i z Siemiatycz. Wczoraj rozmawiałem z bratem Konstantym Jakoniukiem, również serdecznie Was pozdrawia. Pozdrawia też Henryk Karasiewicz w imieniu zboru w Bielsku Podlaskim. Chciałbym się dzielić z Wami fragmentem, a właściwie później sięgnę w zasadzie do całej księgi. A teraz przypomnę fragment z księgi Rut. Z pierwszego rozdziału, wersety 16 i 17. Księga Rut to po księdze sędziów, a przed Samuelowymi. Rozdział pierwszy, 16, 17 werset. Na to Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i abym od ciebie odeszła, bo gdzie ty pójdziesz, tam i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam i ja zamieszkam. Gdzie twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam zostanę pochowana. To niechaj mi Pan uczyni i doda coś jeszcze, jeśli to nie śmierć oddzieli mnie od ciebie. Nasz niebiański Ojcze, racz błogosławić rozważanie nad Twoim świętym słowem. Amen. Myślę, że to, czym się chcę dzisiaj z Wami dzielić, to jest, będzie sumą wszystkich rodzajów miłości, o której brat nam przed chwilą wspomniał. Księga Rut jest wyjątkową księgą w kanonie Pisma Świętego. Nie wiem dlaczego, ale kaznodziejowie, w tym ja, stosunkowo rzadko do niej sięgają. Gdy jednak wczytamy się w nią, znajdziemy wiele wspaniałych myśli, wskazówek, sugestii. Jeżeli dobrze pamiętamy, apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Efezjan dokonuje cudownego porównania Kościoła i małżeństwa, małżeństwa i Kościoła. I chciałbym dzisiaj zaproponować Wam, byśmy właśnie w księdze Rut odnaleźli sugestie dotyczące zarówno Kościoła,
jak i małżeństwa. Księga ta rozpoczyna się bardzo smutnym stwierdzeniem. Oto Elimelek, a imię to oznacza mój Bóg jest królem, mieszkaniec domu chleba, bo to oznacza Betlejem. Zmuszony jest do opuszczenia go z powodu zagrożenia głodem, brakiem chleba. Zabiera więc całą rodzinę, żonę i dwóch synów i udaje się do Moabu, obcego kraju. Moabici w okresie sędziów należeli do dość kłopotliwych sąsiadów Izraela. Często ich najeżdżali. Był nawet okres 18-letniej okupacji Izraela przez Moabitów, z której wyzwolił ich leworęczny Ehud, gdy w czasie prywatnej wizyty ugodził mieczem króla Moabu Eglona. To w Księdze Sędziów w 3 rozdziale, wiersz 15 i poniżej możemy o tym przeczytać. Czyż nie jest to smutne, że strach przed głodem wypędził Elimeleka i jego rodzinę z domu chleba do krainy wroga? Już w pierwszych rozdziałach Pisma Świętego mamy podobny obraz. Oto pewne małżeństwo, Adam i Ewa, zostało przez samego Stwórcę umieszczone w najpiękniejszym, najcudowniejszym, najbogatszym domu chleba, w raju. Mieli tu wszystkiego w bród. Panowali nad florą i fauną. Pan Bóg odwiedzał ich w dziennym powiewie. Czy można sobie wyobrazić coś cudowniejszego? Jednak w pewnym momencie poczuli głód. Głód bycia równym Bogu. Głód poznania dobra i zła. I ta tęsknota wypędziła ich z domu chleba. I od tej chwili, używając przenośni, możemy powiedzieć, że cała ludzkość znalazła się w Moabie. Adam i Ewa słyszeli od Boga, że w dniu, w którym spożyją z owocu tego drzewa poznania dobra i zła, na pewno umrą. Dotknęło to i Adama, i Ewę. Dotknęło też i Elimeleka. W 3 wierszu 1 rozdziału tej księgi czytamy: potem umarł Elimelek, mąż Noemi, a ona pozostała ze swymi dwoma synami. Po śmierci ojca odpowiedzialność za losy rodziny spadła na synów. Oni jednak nie tylko, że nie myślą o powrocie do domu chleba, ale jeszcze bardziej zapuszczają korzenie w Moabie. Żenią się z Moabitkami. Obraz nakreślony w Księdze Rodzaju wskazuje, że człowiek, który odszedł od Boga, bardziej i bardziej pogrąża się w grzech i śmierć. Również i synowie Elimeleka umierają. Pozostaje Noemi i jej dwie synowe Orpa i Rut. W międzyczasie Pan Bóg przygotował radosną nowinę. Dla Noemi, jak powiada 6 wiersz tego 1 rozdziału, usłyszała tam, że Pan nawiedził swój lud, aby dać mu chleb. Dla ludzkości zaś tę radosną wieść ogłosił anioł. Łukasza 2 rozdział 11 werset. Dziś w mieście Dawida, czyli w Betlejem, narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. Tak, chleb życia, jak nazwał siebie sam Pan Jezus, narodził się w domu chleba. Bo gdzież miałby się narodzić? Teraz Noemi podejmuje decyzję. Wracam do domu, wracam do mojego domu chleba. Wybierają się z nią dwie synowe, Orpa i Rut. Noemi jednak zachęca je,
aby pozostały w swoim kraju, w swoich rodzinach. Wiedziała, że Izrael jest dla nich obcy, a nawet wrogi, że mogą spotkać się z odepchnięciem, z wrogością, wszak pochodzą z obcego, wrogiego kraju. Tak jak brat mówił, jak często w nas ludziach jest wet za wet. Jakby przed tym próbuje Noemi ostrzec swoje synowe. Orpa dała się namówić i zawróciła do swojego domu. Rut natomiast postanawia iść z Noemi do kraju swojej teściowej, mimo że był to dla niej obcy, nieznany kraj. Chce go jednak uznać za swój i tu padają słowa, które przytoczyłem na początku. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i abym od ciebie odeszła. Gdzie ty pójdziesz, tam i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam i ja zamieszkam. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. W słowach tych znajdują wskazówki dotyczące zarówno małżeństwa, jak i kościoła. Pozwólcie jeszcze na taki mały wtręt. Czy my zachęcamy Orpę i Rut, by poszły z nami do domu chleba, czy raczej zniechęcamy? Jak już wspomniałem, przez upadek Adama i Ewy cała ludzkość znalazła się w duchowym Moabie. To kraj wielu bożków, gdyż wszystko, co staje pomiędzy człowiekiem a Bogiem, jest bożkiem. Bożkiem może być moja praca, majątek, czczenie innych osób, aniżeli samego Boga. Człowiek, który się nawraca, musi to pozostawić i uznać, że tylko Pan Bóg jest jego Bogiem. Podobnie jak Rut powiedziała do Noemi, musi powiedzieć Bogu i Kościołowi Jezusa Chrystusa. Twój Bóg będzie moim Bogiem. Twój kraj, gdzie ty zamieszkasz, a więc konkretny, lokalny zbór dzieci bożych, moim krajem. Lud twój, ludzie, którzy narodzili się na nowo, ludem moim. Bez tej identyfikacji nigdy człowiek nie stanie się prawdziwym naśladowcą Jezusa Chrystusa, częścią jego kościoła. Orpa nie była w stanie podjąć takiej decyzji, jak i wielu dzisiaj nie jest w stanie podjąć decyzji, by zostawić Moab i pójść do Bożego domu chleba, by naśladować Chrystusa Pana. Dziś też jest wielu, którzy uważają, że mogą nadal mieszkać w Moabie, nie przyłączać się do żadnego zboru i być równocześnie w domu chleba. To jest niemożliwe. Myślę, że każdy z nas przed znalezieniem się w społeczności zborowej miał swoją Noemi. Osobę, której postawa nas zainteresowała, może nawet jej zafascynowała. I zapragnęliśmy znaleźć się w takiej samej społeczności, jak i ona. Przypomina mi się tu, choć nie do końca oddaję tę sytuację, przykład, jak moja mama Ksenia znalazła się w zborze w Kobryniu. Bo stamtąd Konstanty i Ksenia Sacewiczowie pochodzili. Pierwsza do zboru trafiła jej siostra, Halina, która nosiła później nazwisko Bugajska. Niektórzy mogą to nazwisko kojarzyć z drogowskazów, jeżeli takowe docierały do was. Ciocia była wtedy gdzieś 8-, 9-, góra 10-letnią dziewczynką. Więc Ksenia uznała, że tamten zbór sekciarski, bo tak to uznawała, pochodziła z prawosławnych, panuje nad dzieckiem, chce zawładnąć dzieckiem. I postanowiła, że pójdzie na nabożeństwo i tam zdrowo im nagada, jak śmieją zabierać dziecko i ubezwładniać. Znalazła się na nabożeństwie
pieśni, głównie pieśni, ale także i słowo, które tam słyszała, wyciszyły ją, uspokoiła się i najpierw ona, a później ciocia Halina przyjęła chrzest, zostali w tym zborze. A czy my potrafimy być owymi Noemi dla swojej ród? Każdy z nas ma wokół siebie takie właśnie ród. Czy zachęcamy je? A może na nasze zaproszenie do nawrócenia słyszymy słowa, które wypowiedział kiedyś mężczyzna do swojej wierzącej szwagierki. Jeśli miałbym się znaleźć w tym samym niebie, co ty, to wolę nie. Podobnie jest z małżeństwem. Każdy z przyszłych małżonków jest, używając przenośni, w tym zestawieniu jedno z Betlejem, drugie z Moabu i odwrotnie. W tym porównaniu na razie nie mówię, gdy młodzi są z dwóch różnych społeczności kościelnych i gdy jedna z nich gromadzi ludzi nieodrodzonych. O tym jeszcze króciutko za chwilę wspomnę. Nawet jeżeli pochodzą z tej samej społeczności wyznaniowej, ale z dwóch różnych zborów, zawsze znajdą się jakieś różnice w pobożności. Stąd moje porównanie. I tu u obu musi nastąpić to wyznanie: twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. W pewnym okresie w ślubowaniu nowożeńców zawierałem właśnie i też tę wypowiedź ród, a wypowiadali ją nowożeńcy, stając do siebie twarzą i równocześnie wypowiadając te słowa. Trudno oczekiwać od małżonków, by każdy z nich po zawarciu ślubu nadal mieszkało jeden u swoich rodziców, drugie u swoich. Bo co to za małżeństwo wtedy? A czasami duchowo próbujemy tych rzeczy. Innym przypadkiem jest, gdy ewangelicznie wierząca osoba decyduje się na związanie się z osobą spoza tego środowiska. Tu będzie trudno taką deklarację. A jestem przekonany, że jest ona niezbędna dla zgodnego małżeństwa. Nie będę tej myśli dzisiaj w jakiś sposób szczególny rozwijał. Kolejna myśl, która mi się nasuwa, to zbieranie kłosów na polu Booza. Noemi i Rut przybyły do domu chleba i stwierdziły, że naprawdę Pan nawiedził swój lud, aby dać mu chleb. Przepraszam bardzo. Pola betlejemskie obfitują w zboża. Nadchodzi czas żniw. Noemi i Rut nie było w czasie siewu. Dlatego też korzystają z istniejącej w Izraelu zasady, że osoby nie mające własnego pola mogą zbierać upuszczone kłosy i w ten sposób uchronić się od głodu. Rut za namową Noemi idzie zbierać kłosy. Trafia na pole Booza i okazuje się, że znajduje jego przychylność, nie tylko że pozwala jej zbierać na swoim i wyłącznie swoim polu, ale jeszcze daje swoim sługom polecenie, by i nie dokuczali jej, a dodatkowo, by tak niby przypadkiem upuszczali kłosy. Człowiek, który znajdzie się w społeczności prawidłowo funkcjonującego zboru, ma zapewniony chleb. Jest jego wystarczająco dużo. Co prawda, wymaga pewnego wysiłku. Nie działa to na zasadzie piskląt, które siedzą w gniazdku i czekają, kiedy mama albo tata przyniosą coś do jedzenia. One tylko tworzą dziobki. Nie.
Osoba, która znajdzie się w zborze, musi dokładać starań, by zbierać owe kłosy. Rut wróciła do Noemi zmęczona całodziennym schylaniem się po kłosy, ale zarazem szczęśliwa, że tak dużo ich zebrała. Izraelici na pustyni musieli zbierać mannę. Pan Bóg nie wsypywał ich bezpośrednio do garnków. Podobnie było z przepiórkami. Musieli chodzić między namiotami i je zbierać. Podobnie w kościele nie można być wiernym, który oczekuje tylko, że wszyscy będą wokół niego skakać i dopasowywać się do jego potrzeb. To on musi wejść w życie tego zboru, zaakceptować je, uznać za swoje. Czasami zdarza się, że tacy wędrowni członkowie przychodzi z innego zboru, z każdego coś tam wziął i nagle do tego zboru, który przyszedł, koniecznie ten zbór musi przestrzegać tak, jak on to uważa. Jak nie, to znów zabiera się i idzie. Pamiętam, ojciec mój przypominał, nie wiem, który to ze znanych kaznodziejów zapoczątkował tę myśl, że był pewien człowiek, który przyszedł do tego kaznodzieje i mówi: szukam idealnego zboru. A co ten znany kaznodzieja odpowiedział: wiesz co, ja też. I mam do ciebie gorącą prośbę. Jak znajdziesz taki zbór, przyjdź do mnie i powiedz o nim. Ale zarazem nie przyłączaj się do tego zboru. Myślę, że rozumiecie, dlaczego tak mówił i warto to może bliżej przemyśleć i zastanowić się też nad naszą postawą w stosunku do zboru, w którym jesteśmy. Synowa w małżeństwie jest podobnie. Zaraz przeskoczyłem troszkę. Tylko wtedy musimy zaakceptować to, co jest w danym zborze. Tylko wtedy okaże się, że żniwiarze nie dokuczają, a jeszcze po cichu upuszczają kłosy, aby ten nowy nazbierał ich jak najwięcej. Czy my, wieloletni członkowie, czujemy, o co chodzi? Jesteśmy wsparciem dla nowych? A może, jak nam kłos upadnie, to szybko go podnosimy, żeby przypadkiem tej nowy go nie zabrał. Pan Jezus, podobnie jak i Boaz, mówi do każdego: zostań na moim polu i tylko moim. Tylko ja jestem chlebem życia. Tylko ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tylko ja daję gwarancję życia wiecznego, zapisał to Jan w 11 rozdziale, 26 wersecie. I każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. W małżeństwie jest podobnie. Choć nieraz długo się tego uczymy. Jedno i drugie z małżonków wchodzi w nowe rodziny i jest to niezależne od tego, czy od razu mieszkają na swoim, czy też przez jakiś czas muszą przebywać u swoich teściów. Wchodzą w nowe rodziny i te nowe rodziny powinny umieć je przyjąć. Synowa nie może być obcą dla teściowej, teścia. Podobnie zięć dla drugiej rodziny. Czasami musimy umiejętnie upuścić parę kłosów, by młodzi je podnieśli, by nie byli głodni. Nie chodzi mi tu o głód w ogólnym tego słowa znaczeniu, ale o wiele sfer naszego wspólnego życia. Podobnie sami małżonkowie muszą nawzajem wprowadzać się w obyczaje swojego kraju, swojej rodziny i umiejętnie jak Noemi prowadzić w tych obyczajach. Kolejne spostrzeżenie. Boaz jest tu dla mnie wzorem na Chrystusa Pana. Pierwsza część trzeciego rozdziału
opisuje nam ciekawą historię. Noemi wysyła swoją synową kolejny raz na pole Booza, ale nie tylko na dzień, ale przede wszystkim na noc. Ma zrobić coś, co może wydawać się niebezpieczne. Ale myślę, że tak należy odebrać postawę Noemi, że ma pełne zaufanie do Booza. A czy my, zapraszanym do społeczności Rutą, pokazujemy, że mamy pełne zaufanie do Chrystusa? Rut posłusznie wykonuje radę swojej teściowej. Umyj się i namaść, zaleca Noemi. Ale zarazem, gdy zobaczysz miejsce jego odpoczynku, wtedy tam podejdziesz, odkryjesz jego stopy i się położysz. A on ci powie, co masz robić dalej. 3:4. Tylko wtedy, gdy przyjdziemy pod krzyż Chrystusa Pana, gdy uniżymy się do jego stóp, może nawiązać się między Chrystusem a nami ta intymna relacja, gdy on powie, jak Booz, bądź błogosławiona, błogosławiony przez Pana, moja córko, mój synu. 10. Bardzo często dzisiejsze zwiastowanie Ewangelii jest łatwe i przyjemne. Bez zobowiązań, bez żadnego przygotowania. Tylko podnieś rękę i wszystko jest załatwione. Czy tak jest? Rut musiała się umyć i namaścić. Choć wiemy, że obmycie następuje w krwi Chrystusa Pana, nie odbywa się to automatycznie. To ja i ty musimy się obmyć. Człowiek przychodzący do Chrystusa Pana po pierwsze musi być świadomy swojej nieczystości i grzechu, a po drugie sam świadomie musi obmyć się w krwi Chrystusa. Chrystus nie czyni niczego wbrew woli człowieka. Booz nie wziął na siłę Rut. Wyjaśnił jej zasadę wykupu i zarówno sam zaczekał, jak jej kazał czekać, aż wszystko zostanie załatwione. Pan Bóg na kartach Pisma Świętego dokładnie opisał zasadę wykupu. Wyjaśnia, uświadamia człowieka i teraz człowiek musi dostosować się do tej opisanej w Biblii zasady. Ani Pan Bóg, a tym bardziej człowiek, nie może od niej odstąpić. Musi zostać spełnione wszystko, co jest niezbędne do stania się oblubienicą Chrystusową. Nie zapominajmy, że jest też wykupiciel, używam tego słowa w cudzysłowie, który od zwiedzenia pierwszej pary ludzkiej rości sobie pretensje, by być pierwszym wykupicielem. Jednak podobnie jak i ten z Księgi Rut, nie chce brać na siebie żadnych zobowiązań. On, jak ostrzega Pan Jezus, Ewangelii Jana, 10:10, przychodzi tylko po to, aby ukraść, zabić i zniszczyć. Nie czas w tej chwili w szczegółach wyjaśniać zasadę wykupu przez Chrystusa Pana. Pozwólcie, że przytoczę tylko dwa fragmenty z Ewangelii. Pierwszy z Ewangelii Mateusza, 28:19 i 1:20. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem. Oraz z Ewangelii Marka, z 16:15-16. Dobrze, że nie jest wyświetlany. A dlaczego, to zaraz się dowiecie. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie
zbawiony. A kto się nie ochrzci, będzie potępiony. Aha, właśnie. A kto nie uwierzy, zostanie potępiony. Sam chrzest bez wiary nic nie daje. Ale wiara niepotwierdzona chrztem, jeżeli tylko jest możliwość przyjęcia chrztu, bo Łot na krzyżu nie miał tej możliwości, nie zbawia. Czasami ktoś, gdy mówi się o chrzcie, to mówi, a Łot nie przyjął. Ja takiej osobie mówię to, bądź Łotrem, daj się ukrzyżować i jeżeli zdążysz, to wyznaj wtedy Pana Jezusa. W historii tej mamy jeszcze jedno ciekawe zdarzenie. Boaz obudził się i zorientował, że jakaś kobieta leży w jego nogach. Z pewną trwogą zapytał, 3:9, kim jesteś? Ona odpowiedziała, jestem Rut, twoja służebnica. Rozciągnij brzeg swojego płaszcza nad swoją służebnicą, bo jesteś wykupicielem. Jak wcześniej wspomniałem, upatruję w tej historii symboliki Kościoła. Rut odpowiada Boazowi, że jest jego służebnicą. Każdy, kto chce być cząstką Kościoła Jezusa Chrystusa, musi wyznać nie tylko swoje grzechy, jesteś wykupicielem, ale również uznać Pana Jezusa za swojego Pana, a siebie za Jego sługę. Chętnie, czasem wręcz do przesady podkreślamy, że Pan Jezus jest naszym przyjacielem, jest naszym bratem i nie kwestionuje tego, ale równocześnie unikamy, że mamy być Jego sługami. Rozciągnij brzeg swojego płaszcza nad swoją służebnicą. W Kościele Chrystusa Pana mamy zagwarantowane, że będziemy pod osłoną Najwyższego. Porównaj Psalm 91. To nie automat jednak. Musimy tego chcieć. Musimy na to wyrazić zgodę. Świadomie każdego dnia prosić, ukryj mnie w cieniu swoich skrzydeł. Tylko wtedy zespolimy się z Kościołem, ciałem Jezusa Chrystusa. Tylko wtedy Jego płaszcz bezpiecznie nas okryje. Przypominają mi się również słowa apostoła Pawła z tego 5 rozdziału wspomnianego już z listu do Efezjan. W kontekście przytoczonej przed chwilą sceny z pola Boaza chciałbym zwrócić naszą uwagę na kilka wersetów, 25, 26 i 28. Mężowie, miłujcie żony, tak jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Czy potrafimy, mężowie, wydać samego siebie za swoją umiłowaną? Mówisz, obawiam się, ja mówię też z własnego, że częściej dbamy o swoje, zapominając. Żeby go uświęcić przez oczyszczenie, obmycie krwią, któremu towarzyszy słowo. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak swoje ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Niech więc każdy z was miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niech okazuje szacunek mężowi. Dzięki swojej postawie Rut weszła do rodowodu króla Dawida, a w dalszej kolejności także do rodowodu Jezusa Chrystusa jako Syna Człowieczego. Jest to dla mnie symboliczna zapowiedź, że Kościół będzie gromadzić zarówno Żydów, Boaz, jak i pogan,
ród. Kościół Jezusa jest otwarty dla jednych i dla drugich. I Kościół, który mówi, że w jego społeczności nie ma miejsca dla Żydów, nie jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Jestem świadomy, że nie wyczerpałem tematu. Można by tu jeszcze dokładniej rozwinąć znaczenie 3-4 rozdziału dla obrazu zarówno małżeństwa, jak i Kościoła. Zachęcam więc do osobistego przemyślenia tego toku myślenia w księdze na bazie tej księgi. Są fragmenty i Starego Testamentu, które niemal automatycznie odnosimy do Chrystusa Pana, trochę mniej do Kościoła. Okazuje się jednak, że możemy o wiele więcej ich znaleźć, które mówią w sposób obrazowy nam i o Panu Jezusie, i o Kościele, i o naszym udziale w dziele zbawienia. Chciejmy je odnajdywać, a niebiański Ojciec niech poprowadzi nas w tym rozmyślaniu. Każdemu małżeństwu waszej społeczności zborowej życzę, by rzeczywiście Pan Bóg i błogosławił, ale też, żeby sprawiał, że będziecie obrazem na Kościół Jezusa Chrystusa. Również i wam, jako całej społeczności zborowej, życzę, byście byli świadectwem oblubienicy Chrystusowej, jak i brat na początku wspominał. Ale równocześnie nie zapominajmy, że mamy zawsze dziękować naszemu niebieskiemu Ojcu za to, co mamy dziś, czym jesteśmy, jak żyjemy i jak On nas cudownie prowadzi. Chwała niebieskiemu Ojcu. Amen.